i w filmie tym pokażę dowód twierdzenia, że liczba e jest liczbą niewymierną, czyli nie należy do zbioru liczb wymiernych. W tym celu skorzystam z definicji liczby e. E to jest sigma od k równego 0 do nieskończoności 1 przez k silnia, czyli to będzie 1 plus 1 przez 1 silnia, czyli 1 plus 1 przez 2 silnia plus 1 przez 3 silnia plus i tak dalej w nieskończoność. I skorzystam z sumy częściowej szeregu liczby e. Sn to jest suma od k równego 0 do n z 1 przez k silnia. No to będzie 1 przez 0 silnia to jest 1, plus 1 przez 1 silnia to jest 1, plus 1 przez 2 silnia, plus 1 przez 3 silnia, plus i tak dalej. I skończy się na 1 przez n silnia. A teraz potrzebował będę różnicy e minus sn. No to ta różnica to będzie, widzimy, że będzie ten cały szereg liczby e, tutaj będzie plus 1 przez n silnia plus 1 przez n plus 1 silnia plus i tak dalej. Więc zostanie nam, jak odejmiemy, 1 przez n plus 1 silnia plus 1 przez n plus 2 silnia plus 1 przez n plus 3 silnia plus i tak dalej w nieskończoność. Możemy zapisać, że e minus sn to jest to samo co 1 przez n plus 1 silnia plus z definicji silni będzie 1 przez n plus 2 razy n plus 1 silnia plus 1 przez, tu będzie ułamek taki, n plus 3 w mianowniku razy n plus 2 i razy jeszcze to n plus 1 silnia. I tak dalej w nieskończoność. A więc teraz spróbujemy to jeszcze jakoś przekształcić ładniej. Czyli możemy 1 przez n plus 1 silnia dać przed nawias. Czyli będziemy mieli e minus Sn równa się 1 przez n plus 1 silnia razy w nawiasie 1 plus 1 przez n plus 2 plus 1 przez w nawiasie n plus 3 razy n plus 2, plus i tak dalej. Możemy to aż oszacować. Na pewno ta różnica e minus sn będzie mniejsza niż 1 przez n plus 1 silnia razy 1 plus 1 przez n plus 1, tak, plus 1 przez n plus 1 razy n plus 1, czyli n plus 1 do kwadratu plus i tak dalej.
ale to, co jest w nawiasie, to jest szereg geometryczny, nieskończony, o ilorazie q równym 1 przez n. Czyli będziemy mieli najpierw to w nawiasie, to jest 1 plus 1 przez n plus 1 plus 1 przez n plus 1 w kwadracie plus w nieskończoność, to będzie pierwszy wyraz ciągu, to jest 1 przez pierwszy wyraz szeregu przez iloraz 1 minus q, a q to jest 1 przez n plus 1, tak? Czyli mamy, że to się równa 1 przez, do wspólnego mianownika to będzie 1, to będzie n plus 1 przez n plus 1 minus 1 i to wszystko przez n plus 1. Zatem widzimy, że tutaj nam jedynki proszczą się, czyli będziemy mieli n plus 1 przez n. Zatem nasza różnica e minus sn jest mniejsza od 1 przez n plus 1 silnia razy n plus 1 przez n. Tak? Możemy to zapisać, że jest to n plus 1 przez, no n plus 1 silnia to jest to samo co n plus 1 razy n silnia, z definicji silni, i jeszcze razy n. N plus 1 nam ładnie uprości się, czyli będziemy mieli, że to się równa 1, tu zostało 1, dzielone przez n silnia razy n. Otrzymaliśmy bardzo ciekawy wzór na różnicę E i Sn. Zapiszę ten wzór. Jeszcze raz. To jest E minus Sn jest mniejsze od 1 dzielone przez n silnia razy n. Tak, no to ta różnica na pewno jest liczbą większą od zera. No bo e jest większa od zera, a sn też jest większa od zera, ale mniejsza od e. I teraz tak, spróbujmy pomnożyć obustronnie przez n silnia. Otrzymamy 0 razy n silnia, to jest 0, jest mniejsze od n silnia razy e minus sn i to jest mniejsze od 1 przez n. Ale widzimy, że n rośnie, więc ten ułamek 1 przez n maleje, on cały czas maleje od jedynki. Dla n jest 1 przez 1 jest 1, później 1 druga, 1 trzecia, 1 czwarta i tak dalej. Czyli na pewno jest mniejszy od jedynki. Zatem i jeszcze raz zapiszmy, że n silnia razy e minus sn jest na pewno większe od zera i mniejsze od jedynki. I mniejsze od jedynki. Czyli tak naprawdę należy do takiego przedziału od zera do 1. Naszym celem jest udowodnienie, że liczba e jest liczbą niewymierną. Przypuśćmy nie wprost, że liczba e ma postać p dzielone przez q, gdzie p i q są względnie pierwsze. No i oczywiście, że p i q należą do liczb całkowitych dodatnich. Jest to dowód nie wprost. Aby udowodnić, to
to twierdzenie, muszę dojść do sprzeczności. I teraz do tego wzoru podstawimy te wartości, tu P przez Q i sumę Sn. Najpierw jednak pomnóżmy środek, czyli będzie tak. N silnia, zapiszmy razy, E minus Sn, no to mnożymy, czyli będzie N silnia razy E minus N silnia razy Sn. No ale założyliśmy, że E to jest P dzielone przez Q, czyli będzie N silnia razy P dzielone przez Q minus N silnia razy Sn. Ale Sn, to jak wiemy, to jest suma 1 plus 1 plus 1 przez 2 silnia plus i tak dalej, plus 1 przez n silnia. Dobrze. Czyli możemy zapisać, że n silnia razy e minus sn to się równa n silnia razy p dzielone przez q minus. I teraz tak, 1 dodać 1 to jest 2, czyli zapiszmy, tu będzie, może zapiszmy tak. 1 razy n silnia to jest n silnia plus n silnia plus n silnia przez 2 silnia plus, no, jeszcze zapiszmy sobie n silnia przez 3 silnia, kolejny wyraz. Plus i tak dalej. I ostatni będzie 1 przez n silnia. Mnożymy przez n silnia. To będzie n silnia przez n silnia. I co my ciekawego widzimy? Widzimy bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie. Pierwszy składnik, ten tutaj, należy do liczb całkowitych. Dodatnich. Dlaczego? Bo n silnia jest dodatnie i n silnia to jest iloczyn kolejnych liczb naturalnych. Wśród tych kolejnych liczb naturalnych znajdzie się liczba q. Czyli wtedy ta pewna liczba z q się skróci, więc ułamka nie będzie, więc będzie liczba całkowita. Tutaj mamy sumę liczb całkowitych, więc też należy do liczb całkowitych, no bo tak, n silnia jest całkowita, n silnia przez 2 silnia też jest całkowita, bo n silnia to jest 1 razy, 2 razy, 3 razy i tak dalej, dwójki się skróci, 2 silnia się skróci. W trzecim tu ten składnik n silnia przez 3 silnia się skróci, też będzie całkowita. No i wreszcie n silnia przez n silnia, jak skrócimy, to jest 1, czyli należy do liczb całkowitych. I teraz mamy tu różnicę liczb całkowitych. Różnica liczb całkowitych też jest liczbą całkowitą. Czyli otrzymaliśmy bardzo ciekawą informację. Wyszliśmy z założenia, że E jest liczbą wymierną postaci P przez Q. Z jednej strony i z drugiej doszliśmy do takiej informacji. Po pierwsze, że n silnia razy e minus sn jest większe od 0 i mniejsze od 1, czyli należy do przedziału od 0 do 1. I z drugiej strony otrzymaliśmy, że n silnia razy e minus sn jest liczbą całkowitą, należy do liczb całkowitych. Sprzeczność. Gdyż w przedziale od 0 do 1 nie ma liczby całkowitej. Tym samym udowodniliśmy,
nasze twierdzenie. Zakładaliśmy, że liczba e jest wymierna. Doszliśmy do sprzeczności. Zatem liczba e nie należy do liczb wymiernych, co należało pokazać.